Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym przez Koło Państwa Oferu Pacyficznego. Ja nazywam się Aleksander Szymanowski i mam ogromny zaszczyt oraz przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Informuję, że dzisiejszy webinar będzie tradycyjnie podzielony na dwie części. Pierwszą, podczas której nasz szanowny gość odpowie na przygotowane pytania, oraz drugą, podczas której to Państwo będą mieli możliwość zadania naszemu ekspertowi pytania. Całość potrwa półtorej godziny, z czego około godzina przewidziana jest na część pierwszą i przygotowane zagadnienia, zaś na drugą część z Państwa pytaniami poświęcimy około pół godziny. Z kwestii natury organizacyjnej pragnę Państwa poinformować, że dzisiejsze spotkanie jest nagrywane, zaś jego zapis w formie audio znajdzie się na kanale YouTube Koła Państw Obszaru Pacyficznego. A podejmiemy dzisiaj kwestię tworzącego się nowego krajobrazu politycznego Chin. Przypomnę, że niecały miesiąc temu, w dniach od 16 do 23 października, odbył się 20. zjazd Komunistycznej Partii Chin, który przypieczętował wybór na trzecią kadencję obecnego sekretarza generalnego partii Xi Jinpinga. Jednocześnie zostały dokonane zmiany personalne w ścisłym kierownictwie partii, które zapewne w nieodległej przyszłości poskutkują chociażby zmianą premiera. Pojawia się więc wiele pytań w kontekście niewątpliwie nadchodzących zmian, jak wpłyną one na politykę zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną HRL, mając na uwadze również problemy i wyzwania stanowiące potencjalne ograniczenie w dynamice jej dalszego rozwoju. Do odpowiedzi na te pytania postaramy się przybliżyć w trakcie dzisiejszego spotkania. Pragnę wobec tego przedstawić Państwu naszego gościa, eksperta, pan Radosław Pyfel, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin w Instytucie Sobieskiego, z wykształcenia socjolog, współzałożyciel i były prezes Centrum Studiów Polska-Azja, w latach 2016-2018 wicedyrektor Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, zaś w latach 2018-2020 pełnomocnik zarządu PKP Cargo do spraw rynków wschodnich i rozwoju spółki w krajach Nowego Jedwabnego Szlaku. Dobry wieczór, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Dobry wieczór, witam pana, witam państwa. Wobec tego pozwolę sobie przejść do pierwszego pytania, które będzie dotyczyło niewątpliwie najważniejszego wydarzenia minionego zjazdu KPH. Wybór Xi Jinpinga na trzecią kadencję jako sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin zrywa bowiem z niepisaną zasadą wyboru kandydata na to stanowisko. Co zmienia to wydarzenie w relacjach wewnątrz partii? Jaka przyszłość czeka KPH? Czy możemy spodziewać się wyboru Li Qianga na stanowisko premiera w przyszłym roku? Dobrze, więc bardzo, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że jestem dzisiaj Państwa gościem. To też wielka zasługa Państwa opiekunki naukowej, profesor Aleksandry Jaskulskiej, którą znam od wielu lat i której też nie mogłem odmówić, więc bardzo się cieszę z tego zaproszenia i bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotykamy. Nawet przyznam szczerze, że bardzo mnie zadziwiło, że zdecydowaliście się Państwo mnie zaprosić do komentarza odnośnie 20. Kongresu Partyjnego, bo ja jestem tylko no, youtuberem, można powiedzieć, że emerytowanym ekspertem realizującym marzenia europejskiej młodzieży o zostaniu youtuberem, czy chyba w przypadku Waszego pokolenia to już nie youtuberem, ale tiktokerem. Nie zajmuję się Komunistyczną Partią Chin naukowo, nie badam tego jakoś bardzo dokładnie. Śledziłem oczywiście wszystko to, co się działo i te zmiany personalne i one są znaczące. Natomiast nie jestem specjalistą od Komunistycznej Partii Chin, nie napisałem, nie wiem, 4 czy 5 książek na ten temat, więc to, co powiem, to będą takie refleksje, można powiedzieć, że bardzo pobieżne. No i cóż, no cóż mogę Wam powiedzieć? Wydaje mi się, że chyba więcej się dowiem z tego spotkania ja, czy poznam Wasze opinie, niż Wy się dowiecie. To taka chyba tutaj jest pewnego rodzaju asymetria. Proszę Państwa, co takiego tak naprawdę zmienia wybór Xi Jinpinga na trzecią kadencję? Po pierwsze uczyniono 2 wyjątki, tak, o czym na pewno doskonale wiecie. Pierwszy polega na tym, że istnieje limit wieku do sprawowania najwyższych funkcji w Komunistycznej Partii Chin. To jest 68 lat, Xi Jinping ma lat 69 i to jest pierwszy wyjątek, jaki zrobiono. Przekroczono tą granicę wieku i to jest pierwszy wyjątek, jaki zrobiono dla Xi Jinpinga. Drugi wyjątek to jest to, że no, od czasów tego kolektywnego przywództwa zarówno Jiang Zemin, jak i Hu Jintao sprawowali swoją funkcję przez 2 kadencje i taka była niepisana zasada, teraz będzie kadencja 3. I teraz co to powoduje tak naprawdę stworzenie, znaczy
te dwa wyjątki, które popełniono dla Xi Jinpinga. Tu są kolejne dwie kwestie. Pierwsza z nich to taka, czy Chiny wracają do, właściwie przekreślają całą epokę Deng Xiaopinga, który ten system polityczny od czasów Mao Zedonga ewoluował w stronę takiego bardziej kierownictwa kolektywnego i on miał, że tak powiem, udaremniać defekty czy też dysfunkcje systemu maoistowskiego, które ujawniły się w latach, powiedzmy, no nie tyle 49-76, co w czasie od czasów rewolucji kulturalnej do końca epoki maoistowskiej, czyli 1976 roku. Jakie to były defekty? No myślę, że czy jak to postrzegają Chińczycy, jak to postrzegała partia, czy Deng Xiaoping i dlaczego ten system ewoluował w stronę bardziej kolektywnego kierownictwa. Po pierwsze, skupienie pełni władzy w rękach jednej osoby, w rękach jednostki i kult tej jednostki, to jest coś, od czego próbował odchodzić Deng Xiaoping, którego pomników zresztą w ogóle w Chinach nie ma. Jest jedyny taki pomnik w Shenzhen i do tego pomnika zresztą udał się premier Li Keqiang, który już zapowiedział swoje ustąpienie. Wiadomo, on ustąpił w czasie 20. Kongresu Zbiora Politycznego, czyli tego siedmioosobowego ścisłego kierownictwa partyjnego, a w marcu przestanie pełnić funkcję premiera, ponieważ zbliżył się do tego właśnie wieku emerytalnego. O ile pamiętam, to jest 67 lat. I on pojechał, co w Chinach oczywiście ma rangę symbolu. To jest kultura kontekstowa, jak doskonale wiecie, tak jak w ogóle kultury Azji Wschodniej. Więc jeżeli pojechał pod pomnik Deng Xiaopinga do Shenzhen, czyli miasta, które wyrosło w ostatnich kilku dekadach jako taki symbol chińskiej nowoczesności, odpowiedź na Hongkong. I tam stwierdził, że nie wiadomo, czy można zawrócić bieg rzeki, czy można powiedzieć, że poddał trochę w wątpliwość ten pęd do władzy Xi Jinpinga, tak? Czyli to, że Deng Xiaoping pewne procesy odwrócił, a teraz Xi Jinping próbuje do tego powracać, skupiając władzę w swoich rękach. To w Chinach jest traktowane, czy było traktowane przynajmniej przez Deng Xiaopinga na pewno i tych ludzi, którzy podzielali jego wizję, a takich na pewno było dużo jeszcze przed 20. kongresem w partii, w ścisłym kierownictwie, sprzeciw jakby wobec konsolidacji władzy w rękach jednej osoby. I to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że proszę Państwa, stworzono te ograniczenie wiekowe właśnie dlatego, żeby uniknąć tych wszystkich takich dysfunkcji, które pojawiły się zwłaszcza w schyłkowym momencie sprawowania władzy przez Mao Zedonga, kiedy właściwie ten przywódca już bardziej walczył ze swoją biologią, bardziej walczył ze swoją kondycją psychofizyczną. On zresztą celowo w 1966 roku, jeśli tutaj się nie mylę, rozpoczął rewolucję kulturalną od takiej widowiskowej imprezy, jaką było przepłynięcie rzeki Yangtze, no oczywiście nie w całości, tylko pewnego fragmentu, oczywiście w otoczeniu jakby całego personelu. To możecie sobie znaleźć też na YouTubie, bo są filmy, zdaje się, chińskiej kroniki filmowej, które to pokazują. I to, no my się z tego śmiejemy, wyśmiewamy to, no bo to może rzeczywiście jest i zabawne, ale chodziło o to, żeby pokazać, że on jako polityk 73-letni wówczas, że jest witalny, że jest pełen energii. To już nie tylko chodziło o to, że to miało być takie śmieszne i że to miała być śmieszna i zabawna kąpiel w rzece Yangtze, tylko chodziło o to, żeby pokazać, że to jest przywódca witalny, energiczny, no, który sprosta po prostu tym nowym czasom. No, skończyło się to na tym, że rozpętała się ta rewolucja kulturalna, czyli wielki chaos pod kopułą niebios, czy trochę energii, ta energia została uruchomiona przez tego przywódcę, polityka, no ale to jednak nie zmieniło, jednak no nie, mimo zresztą no to jest już w ogóle odrębny temat stosowania różnego rodzaju praktyk, które miały przedłużać to życie, czy też, no to jest znany motyw w ogóle w filozofii chińskiej, czy w ogóle w Chinach, czyli dążenie do nieśmiertelności, no to jednak Mao Zedong w pewnym momencie zaczął tracić kontakt z rzeczywistością i szacuje się, że już ostatnie 5 lat ten kontakt z nim był bardzo utrudniony, że on nie do końca już kontaktował, czy nie do końca świadomie podejmował decyzje. I teraz no, istnieje obawa i właściwie w tym celu wprowadzono to ograniczenie wiekowe.
Co spowodowało z kolei, jak się Państwo domyślacie, no też pewnego rodzaju problem, co zrobić z tymi starszymi przywódcami, bo Jiang Zemin się już na sali nie pojawił, ale pojawił się Hu Jintao, 79-letni. Teraz w grudniu będzie miał 80 lat i jak widzieliście, został z tej sali wyprowadzony. Też nikt nie wie właściwie z jakiego powodu i dlaczego tak się stało. Są różnego rodzaju spekulacje. Oczywiście oficjalne media już te spekulacje ucięły, mówiąc o tym, że to po prostu był zły stan zdrowia, ale niektórzy mówią, że to było specjalne tam upokorzenie. To też byłoby dziwne, bo Hu Jintao zdaje się, że był promotorem Hu Jintao był Xi Zhongxin, czyli ojciec Xi Jinpinga, więc jego relacje z rodziną Xi były dobre. No chyba na pewno nie na tyle złe, żeby upokarzać go w ten sposób i wyprowadzać z sali. No, z drugiej strony akurat w tym samym czasie, kiedy on z tej sali był wyprowadzany, to w tej sali, wielkiej sali ludowej pojawili się dziennikarze na balkonie. Ja znam tą salę, bo zresztą byłem tam w ramach jednej z oficjalnych delegacji kiedyś, co miałem to szczęście w życiu jako oficjalny delegat się tam pojawić, ale nie KPH, tylko z delegacją polską, z delegacją pani premier wówczas. No i kiedy ci dziennikarze na tym balkonie się pojawili, no to wtedy on został wyprowadzony, więc no ale to są takie spekulacje, natomiast jeżeli już łatwo się Państwo zorientujecie, że tak jak w czasach maoistowskich już ta dyskusja o stanie zdrowia, dyskusja o wieku, no zaczyna być na agendzie. Xi Jinping ma 69 lat, on czuje się na siłach, ma w tym momencie 4 lata mniej niż Mao, kiedy zaczynał rewolucję kulturalną, jeżeli zobaczycie na jego rodziców, to żyli dosyć długo. Nie wiadomo, czy ktoś tutaj dorówna Sun Pingowi, 105-letniemu byłemu członkowi biura politycznego w latach 1989-1992, no, który został doprowadzony na tą salę obrad. Proszę Państwa, no nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze dożyłby na przykład, jeszcze pożyje 80 kilka lat, bo to by oznaczało, że dożyjecie 105 lat i pojawicie się na sali obrad, co się przytrafiło Sun Pingowi. No w każdym razie, proszę Państwa, płynąc do brzegu, już tutaj nie zbaczając z tematu, zrobiono dwa wyjątki dla Xi Jinpinga i pojawia się kwestia tak, na ile to będzie zjednoczenie władzy w rękach jednej osoby, co uznawano za dysfunkcję i co uważano, że doprowadziło do okropieństw rewolucji kulturalnej. Po drugie, czy Xi Jinping poradzi sobie z biologią, poradzi sobie w przyszłości, nie teraz, bo teraz chyba jeszcze jest okej, ale w przyszłości ze swoją kondycją psychofizyczną, czy to będzie wyglądało tak jak w czasie schyłkowego Mao? No i tutaj jeszcze dwa inne motywy, spośród wielu pewnie można by wymienić, ale nie mamy dzisiaj czasu na te długie dyskusje, a to mówię o takich najważniejszych, które zwracam uwagę, no to jest kwestia tego, że ostatnie 10 lat to było podporządkowanie, czy właśnie skupianie tej władzy przez Xi Jinpinga i ono odbyło się troszkę w białych rękawiczkach. To jest jakby ostatni akord, proszę Państwa, to było 10 lat kampanii antykorupcyjnej, walki z tygrysami i muchami, gdzie w ramach właśnie walki z korupcją, no właśnie usunięto głównych, to nawet szefa bezpieki Zhang Dejianga, głównych konkurentów Xi Jinpinga, zajęło mu 10 lat skonsolidowanie pełnej władzy i też przy okazji też stworzenie jakby nowej kultury, bo to jest kultura, no taka, powiedziałbym, takiej surowości pewnej w partii, właśnie stawianie na dyscyplinę, na taką surowość, ascezę, właśnie rezygnacja chociażby z wystawnych bankietów, jakichś prezentów, które kiedyś przekazywano urzędnikom. To ja to obserwowałem w Chinach przez ostatnie 10 lat, pełniąc te funkcje, które tutaj pan Aleksander wymieniał, miałem kontakt trochę z różnego rodzaju urzędnikami różnego szczebla w różnych miejscach w Chinach i proszę Państwa, no to jeszcze jak pamiętam te Chiny z czasów Hu Jintao, to był właśnie jeszcze taki duży przepych, zarówno jeśli chodzi o te obiady, o te spotkania, bankiety i w pewnym momencie to zaczęło być tak stopniowo wygaszane. No i Xi Jinping tą władzę skupił i to nie poprzez rewolucję kulturalną, bo rewolucja kulturalna była no jednak brutalnym wydarzeniem politycznym, tak? To była walka elit,
Walka elit, która no, uderzyła mocno w przedstawicieli tych elit, no, nie tylko Deng Xiaopinga i jego dzieci, ale także w samego Xi Jinpinga, który wyjechał z Pekinu, chodził do takiego elitarnego gimnazjum, zdaje się, zresztą ja studiowałem niedaleko, on 10. gimnazjum w Pekinie, niedaleko Beijing Dashie, niedaleko Uniwersytetu Pekińskiego i pojechał po prostu, kilka lat spędził, mieszkając gdzieś w jaskini i po prostu pracując fizycznie. Próbował wstąpić kilkukrotnie, dopiero za którymś razem, już nie pamiętam, czy to było za 7. razem, ale naprawdę był w tym wytrwały, no, do tej partii został jakby przyjęty, no a teraz właściwie wspinał się mozolnie po tej całej drabince, pełnił różne funkcje, czy to gubernatora prowincji Fujian, chociażby sekretarza partyjnego w różnych prowincjach Fujian, Zhejiang, i w końcu stanął na czele całej partii, ale no, można powiedzieć, że tak bardziej subtelnie tą władzę zdobył niż Mao Zedong, który uruchomił masy i stworzył ten chaos, no i w ten sposób tą pełnię władzy zdobył. Xi Jinping zrobił to stopniowo, można powiedzieć bardziej delikatnie, bardziej subtelnie, no ale efekt jest taki, że właśnie, to, co jest jeszcze istotne, to, że on uważa i też wiele osób tak uważa w Chinach, jeżeli chodzi o elity chińskie, że po prostu rewolucja została ukradziona, że zawłaszczyli ją kapitaliści, nie wiem, tacy ludzie jak Jack Ma, chociażby twórca Alibaby, którego majątek szacowano teraz nie wiem na ile, ale wcześniej na 60 nawet kilka miliardów dolarów i że to jest zaprzeczenie tej rewolucji, że Deng Xiaoping rzeczywiście kroczył drogą kapitalistyczną, że stworzył nowe elity, to były elity pieniądza, nową hierarchię prestiżu, że ten dominuje, ten jakby jest podziwiany, ten, kto ma pieniądze po prostu. I tutaj wydawało się, czy wydaje się, że Xi Jinping próbuje powrócić do czasów tej rewolucyjnej surowości, ale także z tego powodu, proszę Państwa, także z tego powodu, no, że to nie tylko jest jakby no, wyrównanie, czy też jakby dziejowa sprawiedliwość, ale w tym sensie, no, że to jest potrzebne do przejścia suchą stopą przez czas geopolitycznych napięć, tych niepokojów i jednak tej presji, którą wywierają Stany Zjednoczone na Chiny, no i wojen światowych, które się toczą na kontynencie euroazjatyckim. Jedna z nich toczy się jakby u naszych wschodnich granicy, to jest konflikt na Ukrainie, ale przecież mamy były starcia Azerbejdżanu z Armenią, Tadżykistanu z Kirgistanem. Można powiedzieć, że Eurazja płonie. No i Xi Jinping też uważa, albo przynajmniej tak uzasadnia konsolidację swojej władzy, że to jest odpowiedź na niespokojne czasy, że mając w 2012 roku do wyboru no albo liberalizację tego systemu, co mu oczywiście doradzali wszyscy na Zachodzie, że to trzeba się jeszcze bardziej zliberalizować, że te Chiny Deng Xiaopinga to nie były właściwe, później Jiang Zemina i Hu Jintao, no albo zacieśnić śrubę, to był drugi wybór, no i Xi Jinping zdecydował się, czy teraz już to wiemy, zacieśnić tą śrubę zarówno na arenie tej krajowej, jak i międzynarodowej. I teraz już kończąc tą przydługą odpowiedź na to pytanie, to do biura politycznego wprowadził właściwie wszystkich swoich ludzi. Cała siódemka, to wszyscy się zastanawiali, na pewno byliście Państwo świadkami tych spekulacji, że gdzieś tam zniknął Xi Jinping, że nie wiadomo gdzie jest, że nie latają samoloty, że jakiś zamach. Do mnie dzwoniły wtedy media z pytaniami o komentarz, niech Pan powie, gdzie jest Xi. No, przyznam szczerze, że no, nie wiem, czy Państwo uwierzą, ale naprawdę nie wiedziałem, gdzie jest Xi Jinping. Niektórzy dziennikarze podejrzewali, że coś ukrywam, że na pewno wiem, ale nawet gdybym wiedział, to i tak bym nie powiedział. No w każdym razie okazało się, że Xi pojawił się przed 16 października, jeszcze długo, długo przed 16 października, a potem okazało się, że, bo było bardzo ważne, tutaj są dwa jakby ciała kolegialne. Pierwszy to jest Standing Committee
mówiąc po angielsku, ten stały komitet biura politycznego siedmioosobowy i drugi to jest no, ten 25-osobowy, to 25-osobowe biuro polityczne. No i jeżeli chodzi o ten siedmioosobowy komitet polityczny, to tam się znaleźli wypróbowani towarzysze Xi Jinpinga z różnych czasów. Ja bym powiedział, że to jest taka drużyna, taka ekipa walczaków z Xi Jinpingiem jako zdecydowanym liderem. Wang Huning to jest postać numer 4, taki szanghajski intelektualista, mówiący podobno dobrze po francusku, który wymyślił, on jest takim nadwornym ideologiem od czasów Jiang Zemina, podobno wymyślił teorię trzech reprezentacji, społeczeństwo naukowo zarządzane Hu Jintao, a także chińskie marzenie i pas i szlak, koncepcję pasa i szlaku, więc to jest mózg, ideolog, ten numer 4. Numer 2 to jest Li Qiang, o którym tutaj wspomniał pan Aleksander, czyli ten sekretarz partyjny z Szanghaju, który nie zawahał się stosować strategii zero COVID, bardzo ważnej, jeszcze powiem dlaczego, nie zawahał się stosować tej strategii, chociaż w najbogatszym chińskim mieście i najbardziej zwesternizowanym, i to był potworny 60-dniowy lockdown. I Li Qiang się tego nie uląkł, no i został teraz osobą numer 2. Tam jest jeszcze Ding Xuexiang, to jest najmłodszy z tego grona, 59-letni, zdaje się, postać numer 6, ta sekretarz, czy też szef biura Xi Jinpinga, i numer 7, no właściwie postać z Yan'an, sekretarz lokalny z Yan'an. Yan'an to jest, państwo pewnie kojarzycie, długi marsz Mao Zedonga, który się skończył w Yan'anie. I tam był tam właściwie tam, gdzie jest muzeum to rewolucyjne, i to też jest pokazanie, że ideologia teraz będzie bardzo ważna, bo kiedyś ja studiowałem na Beida, czyli na Uniwersytecie Pekińskim, i po drugiej stronie ulicy był Uniwersytet Tsinghua, i tam właśnie Hu Jintao, wszyscy wówczas, prawie całe biuro polityczne, to byli absolwenci tej politechniki, to była uczelnia techniczna. No to dzisiaj już to są ideologowie raczej w biurze politycznym KPH i bardzo wypróbowani ludzie z różnych, na różnych etapach, a to właśnie dyrektor biura, gabinetu, jakbyśmy powiedzieli polskim językiem Xi Jinpinga, ale też ludzie, których on spotykał na swoich gdzieś tam, a to w Zhejiangu, a to w Fujian, również w różnych etapach swojej kariery. No i ci ludzie dzisiaj są po prostu, no taki zespół oddanych i gotowych na wszystko, plus właśnie Xi Jinping i ten Wang Huning, ten mózg, i to jest dzisiaj to siedmioosobowe biuro polityczne. No właśnie, więc to myślę w tak wielkim skrócie wyniknęło z tego 20 zjazdu, tak bym w wielkim półgodzinnym skrócie odpowiedział na to pytanie. Dziękuję bardzo za obszerną odpowiedź. Teraz chciałbym poruszyć kwestię polityki wewnętrznej Chin, mianowicie jak będzie ona wyglądać, jakie są priorytety Komunistycznej Partii Chin oraz rządu chińskiego, czy większy nacisk będzie kładziony na militaryzację oraz bezpieczeństwo niż postęp gospodarczy, i jaka będzie polityka wobec specjalnych regionów autonomicznych, takich jak Makao czy też Hongkong? No właśnie, proszę państwa, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że przypadł mi ten zaszczyt i honor, bo ja akurat te Chiny Deng Xiaopinga to lubiłem. No, miałem też szczęście w życiu, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do was, że trafiłem na Chiny, które były bardzo otwarte w swojej historii, tak, że to był jeden z takich największych otwartości w historii Chin. To oczywiście też się na Zachodzie może niekoniecznie podobało i to może nie była taka otwartość, jaką wszyscy oczekiwali, ale ta epoka się skończyła, znaczy epoka Deng Xiaopinga dobiegła końca. To już wiemy. Co to oznacza? No to oznacza, że dobiegła końca epoka, kiedy Chiny były po prostu otwarte na świat zewnętrzny, kiedy Chiny były zainteresowane przede wszystkim rozwojem gospodarczym, kiedy to był priorytet.
a ten rozwój gospodarczy dawał uczestnictwo w globalizacji. Dzisiaj Chiny nie są już skupione przede wszystkim na rozwoju gospodarczym. To w ogóle nie jest argument. Ja zorientowałem się też, rozmawiając gdzieś tam publicznie, czy w różnego rodzaju debatach, czy medialnych, czy takich publicznych w Polsce, że ludzie mówią, oj, ta strategia zero COVID, to strasznie cierpi gospodarka w Chinach na tym. No ale proszę Państwa, to już jest inny paradygmat. I co jest teraz jakby głównym elementem tego paradygmatu? No to jest to bezpieczeństwo, które zostało wymienione w tym inauguracyjnym przemówieniu Xi Jinpinga. Mówi się, Reuters chyba stwierdził, że 74 razy, Bloomberg chyba, że 83. Między 74 a 83 razy padło to słowo w inauguracyjnym przemówieniu Xi Jinpinga. Słowo bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo odmieniano na wszystkie przypadki. Bezpieczeństwo sanitarne, bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo militarne i tak dalej, i tak dalej. I to dzisiaj jest priorytetem. I Xi Jinping mówi otwarcie, że dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo i to, że z BKB spadnie, bo teraz ma według Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynosi 3,2%, to, że spadnie o 1%, o 2%, czy nawet do 2%, to w ogóle nie jest problem. Problemem jest zachowanie tej zwartości, tej spoistości, to jest najważniejsze, a nie cele gospodarcze. No, zobaczymy, proszę Państwa, no bo teraz pojawia się pytanie, czy to się uda utrzymać bezpieczeństwo, no w sytuacji, przynajmniej do tej pory, w tym paradygmacie wcześniejszym, to było tak, że Chiny się rozwijały, no proszę Państwa, po kilka procent rocznie, tak, tam różnie to ekonomiści wyliczali, że tam jest 6%, muszą się rozwijać, że wtedy dopływa dużo ludzi do miast co roku, ta gospodarka staje się coraz bardziej nowocześniejsza, coraz bogatsza i utrzymuje się przez to stabilność społeczna. No a teraz Xi Jinping odchodzi od tego paradygmatu, tak, i teraz jak to będzie, jak to utrzymać stabilność społeczną, czy to bezpieczeństwo, czy spoistość tego systemu, kiedy nie będzie tego, no jakby to określić, tego dopalacza gospodarczego, który co roku dodawał, no, te kilka procent wzrostu PKB, no to jednak wzbogacało to społeczeństwo i to dodawało stabilności do systemu. Teraz tego nie będzie. No właśnie, proszę Państwa, więc to jest pewnego rodzaju zmiana. No i tu wiele osób liczyło, właśnie ta strategia zero COVID została utrzymana i będzie utrzymana i Xi Jinping mówi, że historia przyzna mu rację, stawia wszystko, można powiedzieć, na jedną kartę i ta strategia pozwoli, proszę Państwa, na pewno w większym stopniu kontrolować społeczeństwo i wydaje mi się, że także w większym stopniu kontrolować te przepływy czy wypływy, można powiedzieć, zewnętrzne, bo już mamy fabrykę w Zhengzhou, fabrykę Apple, fabrykę iPhone'ów, no i tak się składa, że się wszyscy tam rozchorowali, a niekoniecznie w chińskich firmach tak ludzie chorują. No nie wiem, wydaje mi się, że może być jeszcze, mogą być różnego rodzaju problemy z wysyłką różnego rodzaju może produktów czy komponentów niektórych, bo w niektórych miejscach mogą, ta geografia, powiedziałbym, zachorowań, no może czasami w niekorzystny sposób się pokrywać z tymi miejscami, gdzie są różnego rodzaju właśnie komponenty czy produkty wytwarzane. Nie wiem, czy akurat tak było, no tu nie chcę spekulować, nie wiem, czy tak było w przypadku właśnie tej fabryki iPhone'ów w Zhengzhou, ale no, ale to też może się tak zdarzać, tak, jeżeli ta strategia zero COVID będzie utrzymana, no a na pewno też pozwoli to utrzymywać dyscyplinę w społeczeństwie i utrzymać ten taki alert gotowości. Więc no wydaje się, że tutaj ta kwestia będzie w tym paradygmacie najistotniejsza, czy ta kwestia kontroli i bezpieczeństwa. No i cóż, proszę Państwa, my tutaj się skupiamy na Mao Zedongu i dużo o nim mówiliśmy, ale tak naprawdę to jest też w dużej mierze inspiracja pierwszym cesarzem, ja uważam. Qin Shi Huang, ktoś, na pewno znacie historię Chin i to była postać, która zjednoczyła wszystkie ziemie chińskie. Po kilkuset latach epoki walczących, więcej chyba niż kilkuset latach epoki walczących królestw, kiedy Chiny były przez cały czas podzielone i te różne państwa, najpierw państewka, później już państwa,
toczyły ze sobą ciągłe walki. I to była pewnego rodzaju niespodzianka, bo to było państwo, można powiedzieć, peryferyjne, które nie stawiało na gospodarkę, nie stawiało na sztukę, na dyplomację, było położone najbardziej na zachodzie i było państwem surowym, opartym na armii, na dyscyplinie, na drakońskich karach, proszę państwa, na służbach, oczywiście też na kontroli i na aprowizacji rolnictwie, bo takim państwem prostym, prymitywnym, gdzieś znajdującym się na rubieżach cywilizacji. I to państwo stosującą taką bardzo makiaweliczną szkołę prawa, taką bardzo surową szkołę prawa, szkołę legistów, no pokonało wszystkie te państwa krok po kroku i zjednoczyło te wszystkie ziemie. To jest ten cesarz tej armii terakotowej i Wielkiego Muru. No ale potem po zjednoczeniu tego państwa i śmierci tego pierwszego cesarza i tej została ta armia terakotowa w Sijanie, którą jeszcze może przed pandemią części z państwa udało się zobaczyć. Ja tam byłem kilkakrotnie, no to jest rzeczywiście wielkie przeżycie, bo to są prawdziwi ludzie, którzy zostali sportretowani. To byli prawdziwi wojownicy, którzy stali się terakotowymi wojownikami i w tej formie dotrwali do naszych czasów, ale to byli prawdziwi ludzie. No i ten Wielki Mur Chiński, tak? No to też jest spuścizna po tym czasie. No ale jak on zmarł, to nie udało mu się tej nieśmiertelności osiągnąć. Tam spoczął w tym grobowcu z tą armią terakotową, a całe państwo szybko upadło, bo było tak okrutne i tak drakońskie stosowało kary, że to się nie utrzymało. Natomiast utrzymały się Chiny, bo pojawiła się nowa dynastia, dynastia Han, no i to już jest ten okres świetności Chin później przez kilkaset lat. I teraz ja nie wiem, czy Xi Jinping przypadkiem nie dochodzi do wniosku, że to jest ten moment, kiedy właśnie trzeba wprowadzić tą surowość, że to musi być państwo zwarte, gotowe, agresywne i tylko takie się obroni w czasach tych geopolitycznych niepokojów, które po prostu usiądzie na wzgórzu, zabarykaduje się tam, ogłosi tą strategię zero COVID i wszystko będzie mocno, no będzie silna kontrola, pełnia władza, no dla tego cesarza już teraz z jakim staje się Xi Jinping, no i że to będzie sposób, że to będzie ta odpowiedź na te czasy. Nie właśnie nie rozwój gospodarczy, tak jak my to sobie wyobrażamy, czy nawet krytykujemy tą strategię z punktu widzenia właśnie rozwoju gospodarczego. Ale proszę państwa, tak powiedzcie z ręką na sercu, bo zaraz przejdziemy do pytań pewnie, chociaż jeszcze przede mną jedno pytanie, ale ja bym się was spytał, czy wy uważacie, że dzisiaj rozwój gospodarczy jest tym paradygmatem obowiązującym? Czy wy nie widzicie tego, nie dostrzegacie tego, czy waszym zdaniem nie jest tak, że teraz już to bezpieczeństwo to w ogóle staje się priorytetem nie tylko w samych Chinach, ale i na całym świecie, że teraz czy to będzie już 2% PKB, czy 3%, to też już nikt tak nie zwraca na to uwagi. Ważne jest to, czy przetrwamy na przykład zimę pod wpływem tych problemów z surowcem i sankcje i tak dalej, i tak dalej. To już naprawdę chyba trochę o coś innego zaczyna teraz chodzić. No ale to jest taka, myślę, że refleksja, która zamyka odpowiedź na to drugie pytanie, więc odpowiedziałem troszkę pytaniem na pytanie, a przynajmniej kończę odpowiedź na pytanie, kończę pytaniem, jako taka może spinając klamrą odpowiedź na to drugie pytanie. Tak, tak, tylko chciałbym jeszcze wpierw spytać się a propos potencjalnych problemów, takich właśnie, o których pan wspomniał, wynikających z polityki zero COVID i starzejącego się społeczeństwa, problemów w sektorze nieruchomości, budownictwie. Właśnie chciałem się też jeszcze zapytać, czy te czynniki faktycznie mogą spowolnić rozwój i wzrost Chin, czy istnieje też w Chinach wizja rozwiązania tych problemów? Na pewno spowolni, ale gdybym był adwokatem Xi Jinpinga, nie jestem, tak, ale gdybym był, no to bym powiedział, że to nie szkodzi, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest po prostu przetrwać czasy, proszę państwa, to są czasy trzech rewolucji, w których przyszło nam żyć. Wam jako młodym ludziom, no mi już jako emerytowanemu ekspertowi, który realizuje marzenie europejskiej młodzieży o zostaniu youtuberem, to są czasy rewolucji geopolitycznych, a także technologicznych i społecznych. Wydaje mi się, już nie chcę tu nawiązać do polskiej polityki, ale chociażby nawet i wzrost znaczenia
kobiet w życiu publicznym, tak? Mówi się, że następna szefowa NATO ma być kobietą też, takie są teraz spekulacje i tak dalej. No jest mnóstwo też zmian społecznych, tak? Zmian oczywiście technologicznych, no samo to, że trochę przyznam szczerze, że wolałbym się z wami spotkać na żywo na Uniwersytecie Warszawskim, ale to też jest no, pewnego rodzaju zmiana, tak, że spotykamy się w takiej formule, że jest to webinar, no więc tych zmian jest bardzo dużo i teraz z punktu widzenia, jak rozumiem, Xi, chociaż tak jak mówię, nie jestem jego adwokatem, ale tak jak mi się wydaje, no to on uważa, że po prostu trzeba przez ten czas przejść, że tu nie gospodarka jest najważniejsza, tylko zachowanie jakby stabilności i takie przejście przez ten czas niepokojów po prostu suchą stopą. No, tylko bardzo ciekawe będzie to, jak na przykład spisze się demokracja amerykańska, bo teraz mamy wybory midterm, gdzie jest dużo chaosu, jest Donald Trump, który tam jeździ i wszędzie mówi, że został okradziony, sfałszowano wybory i zdaje się bardzo wiele o ludzi, którzy zostanie wybranych teraz, też tak uważa, więc wydaje się, że to jest totalny chaos. No ale wiecie państwo, jak to jest z demokracją, a już zwłaszcza amerykańską, ona sprawia wrażenie totalnego chaosu, a potem okazuje się, że to jest jakiś taki system, który się samo naprawia. No czy wydaje mi się, że kalkulacja Xi Jinpinga jest taka, że my te czasy po prostu, że najważniejsze jest przetrwać, najważniejsze zachować stabilność, a cała reszta zacznie się sypać i zacznie się rozpadać. I może być tak, że będą obszary destabilizacji, proszę państwa, że będą wystąpienia publiczne. Znaczy, no ja tu nie chcę też was straszyć, ale może być tak, że to będą czasy chaosu, tak? Będą czasy chaosu, a Chiny chcą być. To było jedno z takich przemówień na Forum Bezpieczeństwa Azji, zdaje się, Baoan Forum, gdzie Xi Jinping powiedział, że Azja ma być heroldem pokoju. I to już wtedy, że wszędzie na świecie będzie destabilizacja, czy tam w Europie na przykład, być może w Stanach, tak, że to będzie zdestabilizowany, chaotyczny świat, a my będziemy heroldami stabilności. To jest inna wartość, proszę państwa, bo co jest w paradygmacie tym neoliberalnym, czy takim zachodnim, no to jest rozwój gospodarczy, wolność gospodarcza. No to Chiny proponują, powiedziałbym, harmonię, stabilność, co może być, ja zakładam, że to taki jest tutaj plan, albo domniemanie, że to może być no, kuszącą perspektywą, czy to może być taką pożądaną walutą, no, kiedy się wszystko zacznie walić i kiedy zacznie dochodzić do destabilizacji. No i tu pytanie jest, co zrobi demokracja, tak? Czy będzie wybierać liderów jakieś gwiazdy, rozrywki, reality shows, czy pojawią się liderzy, którzy wybrani, którzy zdobędą jakieś poparcie publiczne i w tym systemie będą w stanie nad tym chaosem panować, te problemy rozwiązywać. No, to bardziej jest pytanie, powiedziałbym, nie o same Chiny, tylko o to, jak to pójdzie w świecie zewnętrznym, no i zobaczymy. No, na to pytanie niestety mógłby wam odpowiedzieć Krzysztof Jackowski albo Anatoli Kaszpilowski, jeżeli jeszcze pamiętacie, kto to był. Ktoś to zna przyszłość, no ja tego nie znam, tak? No to różne rzeczy mogą sobie różni ludzie opowiadać też, proszę państwa, no ale to po prostu się musi wydarzyć. No macie to szczęście, że studiujecie stosunki międzynarodowe, że obserwujecie niezwykle ciekawy świat i to w miarę świadomie, bo uczycie się tego, nabywacie wiedzę i to wam pozwala obserwować po prostu no, niezwykle ciekawe, interesujące czasy. No to mogę coś optymistycznego wam powiedzieć. Nie powiedziałem o Hongkongu i Makao, bo pan zadał to pytanie chyba jeszcze wcześniej. No moim zdaniem to będzie wilcza dyplomacja, tak? Znaczy tutaj nie ma bez dwóch zdań, no Xi Jinping zresztą w swoim przemówieniu mówił o tym, że Hongkong to jest sukces, tak, że właśnie zaprowadzono tam porządek, że był chaos, że były te demonstracje. Zaprowadzono tam porządek, no to oczywiście jest inna interpretacja niż na Zachodzie, tak, gdzie na Zachodzie to jest przedstawiane jako porażkę, jako likwidację tej autonomii. Ona całkowicie zlikwidowana nie została, tak, ona została w jakiś tam sposób ograniczona. No i tutaj oczywiście, proszę państwa, no nie ma konsensusu dzisiaj, jeśli chodzi o światowe mocarstwa, co jest dzisiaj pokojem, co jest sukcesem, co jest porażką. I Hongkong jest tego przykładem. Znaczy, no Pekin uważa, że to jest sukces, bo zaprowadzono stabilność. No świat zachodni raczej tutaj już nawet bez podziału na Francję, Niemcy, USA,
no wszyscy uważają, że to jednak, jest porażka. No właśnie, problem jest z Tajwanem, bo to już jest oddzielny zupełnie temat. No nie znaleziono dobrego rozwiązania i jeżeli mamy wskazywać na słabe punkty tego rozwiązania w Hongkongu, no to to jest kwestia tego, że Tajwan po prostu odpadł na jakiś bardzo długi czas, bo tam była taka subtelna gra, która już bardzo przybliżała wyspę do Pekinu i wydawało się, że wygra Kuomintang, ta partia no taka prozjednoczeniowa. No ale to, co się stało w Hongkongu, przeraziło opinię publiczną na Tajwanie, no i rządzą tam proniepodległościowcy, tak? I teraz będzie bardzo ciekawe, jak to jeszcze będzie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, też no, na ile te elity rządzące na Tajwanie będą decydowały się na przykład na wychodzenie z izolacji międzynarodowej, w którą wpycha je Pekin, kontynent, żeby nie było żadnej innej alternatywy właśnie i żeby łatwiej było w ten sposób doprowadzać do zjednoczenia, no to tam jest bardzo dużo teraz takiego ożywienia dyplomatycznego i wychodzenia z izolacji międzynarodowej, więc to będzie bardzo, bardzo ciekawe. No zobaczymy. To tyle, jeśli mogę ograniczyć się tutaj do odpowiedzi na to trzecie pytanie, bo wiem, że będą kolejne. Tak, dziękuję bardzo. Właśnie, jako że już Pan powiedział o polityce zagranicznej Chin i o Tajwanie, to jeszcze chciałbym tak, może już faktycznie na koniec tej pierwszej części, chciałbym spytać się zadać takie pytanie podsumowujące o nieco przypuszczającym charakterze, mimo że tutaj Pan jak najbardziej, że tak powiem, rozumiem fakt, że nie chce się Pan wcielać w rolę jasnowidza Jackowskiego, aczkolwiek mimo to chcielibyśmy spytać się, czy Pana zdaniem Xi Jinping zakończy swoje przywództwo po trzeciej kadencji, czy będzie rządził już dożywotnio? Pana zdaniem oczywiście. Kto może ewentualnie objąć stanowisko przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin po nim? I czy możemy w ogóle wskazać jakiegoś konkretnego jednego kandydata? No myślę, że tutaj trzeba by stworzyć w ogóle całą komisję i zespół, który mógłby odpowiedzieć na to pytanie. I powinien się znaleźć jakiś lekarz, psycholog też, który mógłby to ocenić. Proszę Państwa, no chociaż nawet nie wiem, czy lekarz byłby w stanie ocenić, ile jeszcze jakby sił witalnych ma Xi Jinping. Ja się z nim spotkałem tylko dwa razy, no i to naprawdę na bardzo krótko, więc no to zdecydowanie był zbyt krótki czas, żebym mógł cokolwiek więcej powiedzieć. Zresztą bym się tego nawet nie odważył prorokować w odniesieniu do swoich znajomych. Nie, chyba więcej się spotkałem niż dwa razy. No ale dobra, to już nieistotne. Nie chcę teraz już, ale zbyt krótko, w każdym razie zbyt krótko. Zbyt krótko, żeby prorokować. Bo proszę Państwa, no to jest też pewnego rodzaju ryzyko. Ta opozycja, która została zmarginalizowana, czyli nie ma czegoś takiego opozycja w Chinach oficjalnie, ale te głosy krytyczne, które gdzieś tam się przebijały, no też mówiły, że wszystko wisi na jednym człowieku. No a jak na przykład, no nie wiem, no może to nie wypada w ten sposób, no ale jak na przykład poślizgnie się na skórce od banana albo no coś się po prostu, proszę Państwa, stanie, no to co wtedy? No to możemy sobie tutaj różnie spekulować, proszę Państwa, no okaże się na przykład, że ten stan zdrowia się dramatycznie pogorszy na przykład w przyszłym roku i co? To tak równie dobrze, możemy sobie nawet zastanawiać się, co będzie z Joe Bidenem. To może Państwo odpowiecie na pytanie, że ja odwrócę teraz to pytanie i spytam się, co będzie z Joe Bidenem? Czy on będzie teraz startował, będzie ubiegał się o drugą kadencję, czy on wygra wewnętrzne wybory u demokratów i jak długo będzie rządził Stanami Zjednoczonymi? Jesteście w stanie powiedzieć? Joe Biden, zdaje się, ile lat ma Joe Biden? 77 czy... Kto wie? To jest webinarium, to rozumiem, że nie zabieracie głosu jeszcze, ale może ktoś napisze w komentarzu albo sprawdzi na Wikipedii. 77 albo 79. Nie pamiętam, ile ma lat, ale to jest w ogóle charakterystyczne, że jego wiek stał się jednym z głównych tematów podnoszonych podczas kampanii wyborczej, prawda? Tak, tak. Tu już pani Ania Stanisławska przyszła nam z pomocą, 79, więc się nie pomyliłem, 79 albo 77 mówiłem. Zdaje się, że Trump ma 77. Tu pan zwrócił uwagę na to, że ta kwestia wieku była podnoszona często, chociaż Trump chyba nie jest dużo młodszy. Trump nie jest dużo młodszy paradoksalnie od Joe Bidena. On tylko starał się, właśnie ten Sleepy Joe, tak starał się pokazać Bidena jako takiego już
no, staruszka, który stracił kontakt z rzeczywistością, Trump 73, pomyliłem się o rok, no ale dobra, 76-79, no sami przyznacie, że to jest niewielka różnica, ale Trumpowi się udawało, wydaje mi się, że udawało mu się, czy nadal mu się chyba udaje pokazywać, że jest dużo młodszy niż w rzeczywistości jest, bo jest tylko 3 lata młodszy. No ale taką ma osobowość i taki ma charakter i no właśnie. Natomiast, no dobra, no ale to takie spekulacje, proszę Państwa, to teraz czy Trump, no właśnie, no ma 76 lat, no to teraz ile jeszcze pociągnie? Czy będzie kandydował, czy wygra, czy będzie prezydentem? Jeżeli nie uda mu się w tej kadencji wygrać teraz, to czy w ogóle wystartuje jeszcze w następnej? No nie wiem, kto jest w stanie odpowiedzieć na te pytania, bo ja szczerze mówiąc nie. I tak samo wydaje mi się, że tu trudno mówić, kto tu może być tą osobą numer dwa. Raczej nie widać takiej osoby teraz na horyzoncie. Raczej jak patrzę na ten siedmioosobowy skład, to są zadaniowcy, tacy ludzie, którzy pójdą w ogień. Wiecie, no to jest tego typu, powiedziałbym, ekipa, no, w której nie ma drugiego takiego przywódcy jak Xi Jinping. No jest Wang Huning, który jest tym mózgiem, jest no, wybitnym intelektualistą i cała reszta takich oddanych zadaniowców i Xi Jinping. Więc ten lider, gdyby miał powstać, to on moim zdaniem musi być gdzieś w innym miejscu się teraz znajdujący. Zresztą problem z charyzmatycznym, tak samo było w przypadku Mao Zedonga, czy Hua Guofeng, ten lider, którego on namaścił, to w ogóle to nie wyszło. To się nie udało, tak? To pojawił się Deng Xiaoping, no i potem on skonsolidował tą władzę, czy też zdobył tą władzę, ale on wcale, Mao Zedong uważał, i chyba zresztą słusznie, że Deng Xiaoping kroczy drogą kapitalistyczną i za bardzo go, raczej go nie widział w roli następcy. Więc no tak to tutaj odpowiedź jest, powiedziałbym, chyba łatwa. No po prostu nie wiem, no nie podejmuję się i sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw tego, jak to będzie i sam jestem ciekaw, jakbyście to ocenili, gdybyśmy się przenieśli na drugą stronę Pacyfiku. Co będzie w Stanach z tymi przywódcami 76-79-letnimi, jaką oni jeszcze odegrają rolę w historii Stanów Zjednoczonych. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy pierwszą część dzisiejszego webinaru. Teraz przejdziemy do części drugiej, w której to Państwo mogą zadać naszemu szanownemu ekspertowi pytanie. Jeśli chodzi o stronę organizacyjną, zadawanie pytań odbędzie się poprzez podniesienie wirtualnej ręki na Zoomie. Udzielę Państwu wówczas głosu i będą Państwo mogli zadać pytanie. Chciałbym poinformować, że w przypadku podniesienia ręki wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa imienia i nazwiska na nagraniu MP3 umieszczonym na platformie YouTube. I jeszcze jedna bardzo ważna prośba, żeby na jedno podniesienie ręki przypadało jedno pytanie. To wobec tego, gdy powiedziałem już wszystko, czekamy na Państwa pytania. Serdecznie zapraszam do podniesienia ręki lub napisania na czacie. Też również można. No chyba, że nie będzie więcej pytań, bo już nikogo nie ma na tym webinarze. Proszę bardzo, pan Daniel Górski, bardzo proszę. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam do pana pytanie odnośnie tak zwanej polityki zero lockdown w Szanghaju. Jak myślę, wiele osób z nas tutaj wie, obecnym przewodniczącym partii w Szanghaju jest Li Kuang, który zdaniem wielu, co ciekawe, ekspertów jest planowany na przyszłego przywódcę Chin, ewentualnie po Xi Jinpingu. I tutaj mam do pana pytanie, jak pana zdaniem polityka właśnie zero lockdownów mogła wpłynąć na ewentualne przetestowanie, jeżeli takowe istniały w przywództwie Komunistycznej Partii Chin? No, wydaje mi się, że jeżeli prześledzimy karierę Li Qianga, to miało to ogromny wpływ. No, Xi Jinping bierze ludzi zdeterminowanych, którzy nie wahają się stosować polityki zero COVID, którzy no, nie zadają jakichś pytań, tylko po prostu wcielają ją w życie, nawet jeżeli to wymaga 60-dniowego lockdownu.
Ja powiem Państwu, że w takim mieście jak Szanghaj jest to szczególnie trudno do przeprowadzenia, bo to jest najbardziej liberalne miasto w Chinach, tak? Najbogatsze, gdzie mają najbogatszą klasę średnią, jest dużo też wpływów Zachodu. No i Li Qiang został nagrodzony jakby tutaj z statusem osoby numer dwa w partii. I wszyscy ci, którzy pokazali, że są zdeterminowani i spełniają jakby, gotowi na wszystko i spełniają jakby wolę Xi Jinpinga. Także na przykład Wang Yi, zobaczcie, to jest szef dyplomacji, to was może zainteresować, też znalazł się w 25-osobowym biurze politycznym. Kolejny przykład to Qin Gang, młody, 50-kilkuletni ambasador Stanów Zjednoczonych, czy ambasador Chin w Waszyngtonie, no jeden z tych przedstawicieli wilczych dyplomatów i też prawdopodobnie będzie promocja, bo mówi się, że ma zostać szefem dyplomacji. Wszyscy ci, którzy stosowali strategię zero COVID, stosowali strategię wilczej dyplomacji, byli awansowani. Także ambasador Liu Guangyan, ambasador Chin w Polsce, no który, jak pamiętacie pewnie, wymieniał takie ostre tweety z ambasador Georgette Mosbacher, no pojechał do Hongkongu, został tam wezwany. A to była, no taka, powiedziałbym, wymiana zdań po polsku, wet za wet, to była wymiana ciosów, tak, między ambasadorką Stanów Zjednoczonych a ambasadorem Chin. I to był taki przykład Chin, no jaki nie znaliśmy do tej pory, bo to były Chiny Deng Xiaopinga, to było ukrywajcie swoje możliwości, nie wychodźcie, nie podnoście głowy, pokazujcie słabość zamiast siły i tak dalej, i tak dalej. No a to była dyplomacja wilczych wojowników i strategii zero COVID. Więc odpowiedź na pytanie jest, można powiedzieć, będzie korelacja dodatnia, czy zdecydowanie dodatnia, między stosowaniem strategii zero COVID, a promocją w organizacji partyjnej w czasach, może nawet nie w czasach, bo sam Xi Jinping nazywa to erą, w erze Xi Jinpinga. To tak, to tak pokrótce bym odpowiedział na pańskie pytanie, które być może było już ostatnim pytaniem dzisiejszego wieczoru. Może jeszcze nie, jeszcze mamy pytanie z czatu tutaj, a propos właśnie tutaj, może przeczytam. Ale to techniczne, odnośnie tego, gdzie podnosi się rękę. To też, aczkolwiek może właśnie przeczytam stricte tą treść merytoryczną. Jaki wpływ przedłużenie kadencji Xi może mieć na decyzje Zachodu, zwłaszcza Europy i Polski? Czy powinniśmy układać się z Chinami samodzielnie, czy w ramach Unii Europejskiej? A może to Chiny będą dyktować warunki? No to są bardzo ciekawe pytania, ale tutaj już właśnie, no to wiecie co, no mi się wydaje, szczerze mówiąc, że bardzo ważne będzie najbliższe kilka miesięcy. I to, jak Europa zareaguje na kryzys energetyczny i te kryzysy, które się pojawią, tak? I wtedy zobaczymy po prostu, kto zachowuje siłę i jak będzie wyglądać ta konfiguracja. No bo to teraz możemy sobie tam możemy sobie wyobrażać różne scenariusze, ale pytanie jest, kto po prostu w jakim stanie wyjdzie na wiosnę i kto zachowa siłę jakby, jaki będzie wtedy układ. Bo tutaj zadała Pani to pytanie układać się, więc żeby odpowiadać na pytanie do jakiegokolwiek układania się, to będziemy musieli wiedzieć, jaki jest układ, jakie są proporcje sił i kto wychodzi z kryzysu w jakim stanie. Pytanie o Unię Europejską, no nie wiem, wiecie, no na pewno funkcjonujemy w różnych bańkach, ale ja widzę wściekłość ludu polskiego na wizytę Olafa Scholza w Pekinie ostatnią i w ogóle bardzo złe są relacje Polski z Niemcami obecnie. I ta wizyta została szczególnie źle odebrana w Polsce, dlatego że potwierdziła taki negatywny stereotyp Niemiec jako takich ludzi obłudnych, wiarołomnych, takich Siegfried de Lewe i Rodgier z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. I że po prostu Niemcy realizują swoją politykę handlową i one się układają z Chinami na własną rękę.
I to bardzo złe robi wrażenie w Polsce, tak? Bo to się nakłada jeszcze na tą całą, nie wiem, mam wrażenie, troszkę chyba na użytek kampanii wyborczej z sprawą reparacji i ogólnie klimat jest bardzo zły. Więc gdybym miał dzisiaj odpowiadać na to pytanie, to w ogóle jest pytanie, jak będzie z Unią Europejską, jakie będą jej relacje z Chinami, bo Francja i Niemcy no, mówią, że oni to się chcą układać, a Polska, Europa Środkowa, kraje bałtyckie, to tak mam wrażenie, że myślą o tym, że są dwa bloki i nie chcą chyba za bardzo, no nie wiem, to jest w ogóle ciekawe pytanie, czy w ogóle powinniśmy się układać, bo jeżeli Państwo spojrzycie na publicystykę, jakieś takie głosy w debacie publicznej, to właściwie dominuje taka opcja, ja nie mówię, że ona dominuje w kręgach rządzących, bo tam troszkę jest inaczej, ja to wiem, ale w publicystyce czy w tym dyskursie publicznym to, że w ogóle nie ma czegoś takiego układania się z Chinami, że jest zimna wojna i odcinamy się od Rosji i od Chin. No problem tylko na tym, że inaczej myślą Niemcy, co pokazały i co wzbudziło jakieś wielkie emocje w Polsce. Właściwie nie wiadomo dlaczego, bo to już od kilku dekad tak jest. No i Francja, tak? Francja, myślę, że inne kraje też. Kraje Europy Zachodniej. No i teraz nie wiem, no to też na przykład zależy od tego, czy powstanie jeden wielki projekt europejski, będzie federalizacja Unii Europejskiej, czy powstanie takie cesarstwo europejskie, tak, jak w czasach powiedzmy Karola V. I być może, proszę Państwa, to nie my będziemy tu decydować o tym, bo po prostu się będzie to efekt jakiejś gry mocarstw, oczywiście Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej czy stolic europejskich typu Berlin, Paryż, no i oczywiście Pekinu, no i też pewnie Rosji i tego, co się będzie działo na polach bitewnych Ukrainy, no i z tego się wyłoni jakiś nowy ład. Więc my możemy dzisiaj tutaj się z panią Moniką wszyscy zastanawiać fonicznie albo tekstowo, co tu zrobić, ale sytuacja może pójść w takim kierunku, że no nie wiem, no to za chwilę być może to, co my sobie zaplanujemy, nie będzie miało dużego znaczenia. A czy Chiny będą dyktować warunki? No każdy chce dyktować warunki, tylko pytanie jest, na ile będzie silny, tak? Jaki będzie układ sił? I to będzie bardzo ciekawe, jak Europa zniesie te najbliższe miesiące. Jeżeli będzie słaba, to inni będą dyktować warunki, USA i Chiny, tak? Ale wydaje mi się, że Europa będzie o tyle, nawet gdyby osłabła, to jednak jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, więc może próbować balansować i to raczej, nie wiem, Chiny by dyktowały warunki wtedy, kiedy by zapanował kompletny chaos zarówno w Stanach, jak i w Unii Europejskiej, tak? No to wtedy Chiny będą w tej pozycji, gdzie będą mogły dyktować warunki. Ale może być tak, przecież proszę Państwa, to wszyscy już mówią o tym, że to Chiny się zawalą, tak? I to wtedy Europa będzie dyktować warunki, tak? No bo Chiny się rozpadną, zawalą się, zostaną przygniecione tymi wszystkimi problemami, o których wspominał pan Aleksander, bańka na rynku nieruchomości, co tam jeszcze było, problemy demograficzne, zero COVID, stagnacja gospodarcza, wtedy zawalą się Chiny, no to wtedy będzie Europa dyktować warunki, no ale to tego nie wiemy, jak to się potoczy. Natomiast ja bym wam zadał pytanie, chociaż widzę, że formuła tego seminarium wyklucza taką możliwość, że to wy odpowiadacie na pytania, ale zadam wam jedno pytanie o przyszłość polityków amerykańskich, którzy mają 79 lat jak Joe Biden i 76 jak Donald Trump, ale ciekawi mnie również, jakbyście, no właśnie, co w sytuacji, w której Niemcy, Olaf Scholz napisał w artykule w Politico i Frankfurter Allgemeine Zeitung, że Niemcy nie są zainteresowane powstaniem dwóch bloków i nie są zainteresowane izolacją międzynarodową Chin, bo to jest zbyt ważny kraj, nie są zainteresowane dekaplingiem i że będą handlować z Chinami, nie ma mowy o żadnej zimnej wojnie i dwóch blokach, bo Niemcy się nacierpiały, tak jak wiele innych krajów, to podkreślił Olaf Scholz, w czasie zimnej wojny i nie chcą powrotu do tych czasów. I co teraz powinna zrobić Polska, waszym zdaniem? Dekapling z Niemcami, no jeżeli będzie się to potwierdzać,
dołączać do sfederalizowanej Europy pod batutą Niemiec, czy się odłączać i powiedzieć, no my nie chcemy, my chcemy dekaplingu z Chinami, no i chcemy też dekaplingu z Niemcami w takim razie, no bo skoro oni nie chcą dekaplingu z Chinami, no to my musimy przeprowadzić dekapling z Niemcami. No. Jak uważacie? Może ktoś odpowiedzieć i jednocześnie zakończyć to pytaniem następnym. Aczkolwiek na przykład z drugiej strony, jeśli mogę powiedzieć, to z drugiej strony, prawda, Polska ma też podpisane z Chinami, prawda, umowy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku, prawda, chociaż chyba bodajże w 2015 roku sam prezydent Duda gościł w Warszawie przewodniczącego Xi Jinpinga, więc w sumie z jednej strony społeczeństwo dość negatywnie odnosi się do wszelkiego rodzaju relacji z Chinami, a z drugiej strony, no gospodarczo jak najbardziej nasze państwo idzie na współpracę z Chinami. No tak, nie jesteśmy tacy święci, jak to lubimy się przedstawiać, jak pan to powie, znaczy jak wynika też z pańskiej wypowiedzi, bo były przecież wizyty prezydenta Dudy na przykład na Igrzyskach Olimpijskich, zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdzie wszyscy mówili, że będzie bojkot, że cały tam właśnie zachodni, demokratyczny świat to bojkotował, no Polska się tam pojawiła i na szczytach 17+1 też byliśmy zawsze reprezentowani przez najwyższego rangą przedstawiciela, jaką jest prezydent RP, a na przykład Bałtowie się wycofali z tej inicjatywy ostatecznie, tak? Zbojkotowali ją Litwini, zdaje się, tak, no właśnie, więc kiedy Polska wysyłała najwyższego rangą przedstawiciela, no ale, no właśnie, wiecie co, no, tak w skrócie odpowiadając na to pytanie, no to ja bym powiedział, że jest takie chińskie przysłowie Daczu Zhuo Ye, Xiao Chu Zhuo Shou. Ja lubię to przysłowie powtarzać często, bo to jest, że oczami ogarniaj duży obraz, a małymi rączkami ogarniaj szczegóły. Czyli oczami duży obraz, a małymi rączkami, to było do kamery, a małymi rączkami szczegóły. O nie, tutaj będzie małymi rączkami szczegóły. Duży obraz i malutkie szczegóły. Jedno i drugie, tak? A ja mam wrażenie, że u nas to tak wszyscy ogarniają duży obraz, a potem nie ma ludzi do zrobienia tego, do utkania tych inicjatyw. No i tak wiecie, jesteśmy ekspertami od geopolityki tej wielkiej, światowej, no jednak, a jednak z tym Olafem Scholzem ktoś tam do tych Chin poleciał i chcą Niemcy zastąpić Amerykanów, którzy się będą wycofywać w wielu, no, pytanie, czy mają takie możliwości, ale tam, gdzie mają, no to będą próbowali wchodzić w te luki, które tam powstaną. Ja się tego spodziewam. No a co powinniśmy robić, to ja myślę, że przede wszystkim obserwować, czyli znowu ten wielki obraz obserwować, bo tam się bardzo dużo dzieje, a potem jednocześnie małe rączki, tak, i jakieś sensowne inicjatywy i sensowne ruchy. Bo jeżeli tylko będziemy patrzeć i obserwować, tam dużo opowiadać, to za mało i małe rączki też za mało. Jedno z drugim. No ale to wiecie, to sobie tak wieczorami opowiadamy takie historie jako emerytowany ekspert realizujący o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem. To wam mogę takie rzeczy mówić wieczorami. Pytanie ma pan Paul Balawajder, bardzo prosimy. Tak, witam pana tutaj. Właśnie zahaczyliśmy o temat inicjatywy Pasa i Szlaku i moje pytanie do pana byłoby, jak ocenia pan przyszłość tej inicjatywy w obliczu właśnie tych rosnących napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a HRL oraz w kontekście aktualnej wojny na Ukrainie? No dziękuję za to pytanie. Jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że kilkadziesiąt procent tego potoku przepływa przez terytorium Polski, która jest po prostu na trasie tego pasa i szlaku. I no, ostatnio uczestniczyłem w bardzo ciekawej konferencji polskiej branży logistycznej i ten szlak funkcjonuje. Jego obroty spadły od 8 do 20%, ale on cały czas jeździ, proszę Państwa. To jest w ogóle niesamowite. Porty są też zapchane. Nastąpiła gdzieś tam destabilizacja tych łańcuchów dostaw, ale te pociągi jeżdżą. I teraz moim zdaniem dla pasa i szlaku kluczowe będą dwie kwestie. Po pierwsze Białoruś,
czy ona przystąpi do wojny, stanie się częścią tej wojny. I to dwojako, znaczy, bo widzicie Państwo, Białoruś od kilku miesięcy próbuje się jakoś, nie wiem, wyreklamować z tego konfliktu. Ci żołnierze gdzieś tam nie mogą dotrzeć na granicę, gubią drogę na jakiś trójkąt bermudzki gdzieś tam na tej Białorusi. I pierwsza rzecz jest, czy Białoruś przystąpi do wojny, no bo zakładam, że jeśli przystąpi, to być może część tych działań, to druga kwestia, część tych działań będzie się toczyć na terenie tego kraju. No być może tam armia ukraińska będzie atakować, więc będzie się zapuszczać też na tereny Białorusi. No różnie to jeszcze może być, tak? I to jest pytanie, co będzie z tym obszarem, bo dopóki Białoruś jest, no nie wiem, czy można powiedzieć stabilna, bo patrząc na ekscesy Aleksandra Łukaszenki, który tam ostatnio wystartował chyba w jakimś konkursie rąbania drewna siekierą i coś tam znowu opowiadał o jakieś takie absurdalne historie, przy czym no, czy jest to kraj stabilny, no ale jednak jest, no niezależnie od tego, co tam, czy nam się to podoba, czy nie, jak tam oceniamy, to jest stabilne, czy te pociągi po prostu przejeżdżają. I teraz jak długo będą mogły przejeżdżać przez Białoruś, to jest absolutny klucz. Ja tu nie chcę się śmiać z Łukaszenki, proszę Państwa, tak jak wszyscy się śmieją, to jest nawet w Polsce, mam wrażenie, w dobrym tonie. No fakt jest taki, że jest to jakiś sposób, no nie wiem, jak on to robi, ale no cały czas ta Białoruś no nie zaangażowała się w wojnę i tej wojny na Białorusi nie ma. I to jest pytanie, jak długo się to utrzyma. Pierwsza sprawa, jeżeli tam będzie jakaś wojna, nie wiem, tak jak w Syrii jest na przykład totalna destabilizacja, no to moim zdaniem ten szlak już jest napotyka na dużą trudność, tak? I teraz pytanie, dla kogo to będzie gorsze, czy dla Chińczyków, czy dla Europejczyków? Mamy takie przekonanie, że jesteśmy dominowani, że ci Chińczycy nas podbijają, dominują, że te deficyty handlowe w wymianie gospodarczej i tak dalej, ale będzie brakować bardzo dużo rzeczy, może brakować komponentów, leków, jeżeli to nie przejedzie, ani nie przepłynie, bo to może płynąć, ale to do tej pory ten szlak był taki komplementarny w stosunku do transportu morskiego, a teraz w wielu branżach on odgrywa istotną rolę. I Białoruś jako pierwszy element, a drugi Niemcy, moim zdaniem Niemcy, jeżeli oni się zdecydują, a moim zdaniem Niemcy się nie decydują na dekapling z Chinami, tak? Jeżeli Niemcy będą iść tą drogą, którą wprost wyraził właśnie Olaf Scholz w czasie, może nie tyle w czasie, co przed tą wizytą, bo w tym artykule, że on po prostu, że Niemcy chcą rozwijać ten biznes z Chinami, tak? To też nie ma się co im dziwić, bo Chiny są ich największym partnerem handlowym. Teraz ta gospodarka traci na tych sankcjach, więc no, wygląda na to, że Niemcy będą miały ochotę utrzymania tego szlaku, bo głównymi hubami to jest Duisburg, to jest Hamburg, w którym COSCO odstąpiono 25% udziału, 24,9% udziału. Niby była wielka awantura o to, że tam 35% mieli przejąć, przejęli ostatecznie 24,9%. Więc no proszę Państwa, no dzieje się, no biznes się kręci, ten niemiecko-chiński, tak? Niemcy chcą ten szlak kręcić i teraz co? No wydaje się, że Rosja, no właśnie, no i teraz Białoruś jest moim zdaniem też kluczem. Czy tam się po prostu nie zacznie coś dziać strasznego, jakieś działania wojenne i tak dalej. Wydaje mi się, że także dla nas, no bo jeżeli jeszcze Białoruś zostanie zestabilizowana, to także pogorszyłoby naszą sytuację. No ale to są też takie tu teraz no, rozważania wieczorne. Zobaczymy, jak będzie. Więc paradoks polega na tym, że ten szlak przetrwał, że on funkcjonuje na zwolnionych obrotach, ale funkcjonuje. I to, czy będzie funkcjonował, zależy moim zdaniem w największej mierze od sytuacji na Białorusi i od chęci Niemiec, no, które wydaje się, że są. Dziękujemy bardzo. Mamy jeszcze pytanie z czatu, jedno. A wszystkich Państwa bardzo proszę o przemyślenie ewentualne, czy jeszcze są jakieś pytania, bo już powoli zbliżamy się do końca naszego przewidzianego czasu na dzisiaj. Więc mamy pytanie od pana Mateusza z czatu. Teraz je pozwolę sobie przeczytać.
Chciałem zadać pytanie o nastroje społeczne w Chinach. Jak Chińczycy widzą skupienie władzy w rękach Xi Jinpinga oraz stopniowy powrót w ostatniej dekadzie kontroli partii nad społeczeństwem znanej z czasów Mao? Czy w Chinach pojawia się opór społeczny wobec Xi? Jeśli tak, to jak to się przejawia? No, dziękuję za to ciekawe pytanie. Proszę Państwa, no ja jestem, no tam ostatnio ustaliłem z widzami swojego kanału, że nie jestem boomerem, bo boomer to tam chyba rocznikowo to są ludzie starsi ode mnie, ale ja po prostu, tak prawdę mówiąc, nie mam kontaktu z młodzieżą chińską, więc trudno mi powiedzieć, jak to wygląda w różnych grupach społecznych, więc to mówię jako osoba, która jest troszeczkę gdzieś tam w swojej bańce funkcjonuje. Krytyka czy opozycja w takim społeczeństwie jak chińskim jest zawsze wyrażana nie wprost raczej, tak? Jeżeli ktokolwiek może krytykować czy być tą opozycją, to musi być to osoba o już uznanym dorobku i wysokiej pozycji społecznej, tak jak ten 105-letni Sumping, który krytykował Xi Jinpinga za to, że on odstępuje od zasady właśnie polityki otwarcia i od reform otwarcia, od reform gospodarczych Deng Xiaopinga, tak? No to jeżeli ktoś ma 105 lat, no to może krytykować, bo no już tak mu nic nie zrobił. Li Keqiang, tak jak mówiliśmy, no też krytykował. Natomiast co do społeczeństwa, proszę Państwa, no nie jest to demokracja, tak? Nie jest to społeczeństwo demokratyczne. Ludzie no nie myślą w ten sposób, jak my myślimy, czy wy myślicie. I ona się przejawia trochę nie wprost, taka krytyka. No ale ja nie byłem w Chinach już od 2 lat. Jak byłem w Chinach, mówię po chińsku, tak? To sobie rozmawiałem z ludźmi. No to wiecie Państwo, no to tam ludzie czasami coś tam może i powiedzą, ale to krytycznego, ale to jest władza, nawet wtedy, w tych czasach takiego otwarcia, to po prostu kwestie polityczne wydaje mi się, że może w Szanghaju to jest troszeczkę inaczej, właśnie dlatego ta kwestia była ciekawa, że 60 dni ten lockdown został utrzymany w Szanghaju, bo ludzie uważają, że to jest kwestia, która, nie wiem, no proszę Państwa, to tak jakbyście dyskutowali o słońcu albo o deszczu. Wielu ludzi uważa, że to jest tak odległe, tak bardzo niezależne od nich i że oni nie mają na to żadnego wpływu, że to jest tak, jakbyście chcieli się opierać słońcu albo padającemu deszczowi. To ja mam wrażenie, że to takie jest to przekonanie. I ten opór społeczny jest bardzo słaby, a teraz to już w ogóle mam wrażenie, że jest bardzo słaby, bo Xi to jeszcze bardziej jakby skupił, podporządkował, skonsolidował, poddał kontroli. Także wydaje mi się, że to jest bardzo słabe, ale pyta pan jeszcze, jak widzą skupienie władzy z czasów Mao. No niektórzy wydaje mi się, że negatywnie to oceniają, bo i to jeszcze przede wszystkim w partii, dlatego że proszę Państwa, to były czasy walk, po prostu walk elit, tak? To były walki elit i może społeczeństwo nawet tego do końca nie było świadome, no ale te elity to bardzo ucierpiały w trakcie tego i tutaj ludzie się po prostu tego bardzo boją, powrotu rewolucji kulturalnej, chaosu, tych wszystkich właśnie dysfunkcji, o których mówiliśmy na początku naszego spotkania. No zobaczymy jak to będzie. Ja proszę Państwa, pewnie będą jeszcze jakieś pytania, natomiast ja zachęcam Was do nauki języka w ogóle i czy chińskiego, czy koreańskiego. Teraz Korea robi zawrotną karierę w Polsce i to nie ze względu na K-pop i kulturę popularną, tylko w ogóle już widzę, że wszystko będziemy mieli za chwilę koreańskie od CPK, jeżeli powstanie w takiej formie, jakie się zakłada, po elektrownie atomowe i po zbrojeniówkę, wszystko jest teraz po prostu Korea i wszystko to jest Azja Wschodnia. To jest podobna kultura, ale inna od naszej. Ja, proszę Państwa, z punktu widzenia, znaczy ja oczywiście to lubię, tak, podoba mi się ten region świata, ale z punktu widzenia praktycznego Wam to polecam, bo mam, że Wam się to przyda. Korea, Japonia, Wietnam, różne właśnie chińskie terytoria, obszary, to uważam, że to jest naprawdę fajne. Ja opisałem to wszystko też w książce, którą Wam wyślę na uniwersytet, jeżeli będziecie chcieli, bo jeżeli nie chcecie, to oczywiście nie będę Was zmuszać, ale napisałem Biznes w Chinach, to są wywiady, 20 takich wywiadów
z Polakami, którzy odnieśli tytuł książki Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie i jak oni sobie w tym świecie radzili, jakie stawiali diagnozy, dlaczego te diagnozy się sprawdzały. To jest zresztą ładna książka dzięki wydawcom i dzięki wydawnictwu, bo daliśmy jej taką estetykę chińską, trochę czerpaliśmy z chińskiego malarstwa, przysłów, kaligrafii. No i ja polecam kontakt z tą cywilizacją, bo ona jest inna i uświadomiło mi właśnie to pytanie pana Mateusza, no, że to jednak trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo musielibyście to poczuć. Musielibyście zobaczyć, pogadać z tymi ludźmi, najlepiej jeszcze w ich języku trochę, żeby zobaczyć, no, jak ten opór się przejawia, bo się przejawia, ale on no, jest inny, jest nieostentacyjny na pewno, to jest też kwestia twarzy i w ogóle mam wrażenie, że no, to jest zupełnie inny stosunek do polityki, zupełnie inna koncepcja jakby władzy politycznej, obywatela. To jest na cały semestr. Na pewno macie takie zajęcia na uniwersytecie, gdzie jest 30 godzin, tak, w jednym semestrze zajęć i można to przedyskutować. I wtedy moglibyśmy już na to pytanie spróbować odpowiedzieć. No a dzisiaj to bym pewnie musiał mówić jeszcze do 21, a i tak moglibyśmy się do tej odpowiedzi nie zbliżyć. Dlatego polecam naukę języków. Jakiś czas można polecieć tam, pomieszkać trochę, no w Chinach to teraz akurat chyba no nie i myślę, że przez długi czas jeszcze nie, ale może można polecieć do innych krajów Azji, na przykład do Korei i wtedy no poczujecie, czym jest Azja, bo dzisiaj to ja tylko mogę wam opowiadać różne historie, ale to jeszcze nie jest to. Pani Monika, bardzo proszę, otóż chyba będzie ostatnie pytanie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Udało mi się znaleźć to miejsce, w którym podnosi się rękę. W związku z czym miałabym jeszcze takie pytanie z punktu widzenia takiego zwykłego studenta zagranicznego, albo ucznia, albo podróżnika, albo mniejszego biznesmena, tudzież bizneswoman. Czy to umocnienie władzy przez Xi Jinpinga będzie miało jakiś taki wpływ, oczywiście mam na myśli negatywny, bo gdyby był pozytywny, to pewnie tych pytań by nie było, na poruszanie się po Chinach, czy pozyskanie na przykład długoterminowej wizy. Już abstrahuję od tych covidowych restrykcji, bo wiadomo, że teraz jest to bardzo trudne. Natomiast czy widzi pan tutaj jakieś zagrożenia? Czy to raczej będzie szło w kierunku raczej wyganiania ludzi z Zachodu, z Chin, czy przeciwnie? No, wie pani co, wydaje mi się, że będzie szło w kierunku zamykania się, tak? Chociaż ten, kto miał już wyjechać, to chyba wyjechał. No, ja jestem bardzo ciekaw, bo tam jednak ta klasa średnia, wie pani co, no, ci Chińczycy też podróżowali sobie po świecie, mają pieniądze, dużo takich ludzi jest w Chinach i teraz jak wyjeżdżają, to potem mają te kwarantanny i to jest bardzo uciążliwe. Chińczycy też nie mogą za bardzo po świecie podróżować i to też ich męczy, bo to było, no powiedzmy, że cztery dekady, dobrze liczę, od czasów otwarcia Deng Xiaopinga, to były cztery dekady wyjazdów. No na początku to było bardzo biedne społeczeństwo, więc powiedzmy, że pierwsza dekada to jeszcze nie wyjeżdżali albo nie było to przyjemne, bo nie mieli pieniędzy, ale później to już było, po prostu uczestniczyli w globalizacji, tak? Tak jak, no nie wiem, no, jak przed pandemią, no właściwie już trochę teraz powoli też, jak chcemy gdzieś polecieć, to latamy, no, przynajmniej na pewno na przykład po Europie, a Chińczycy tego nie mogą zrobić. I co mi się wydaje, no jest chyba teraz w dalszym ciągu, no teraz dopiero są powolne, jeżeli ma pani, nie wiem, no rodzinę w Chinach, tak, rodzinę w Chinach, to może pani polecieć, to teraz w ogóle nie możecie polecieć do Chin, nie dostaniecie wizy po prostu i to jeszcze przez jakiś czas potrwa, no chyba, że macie rodzinę jakąś, tak, nie wiem, no, że wasza siostra albo... Ale to chyba nawet, nie wiem, tam są też różne rodzaje pokrewieństwa. No Chiny są teraz bardzo, bardzo zamknięte, więc jakichś pozytywów ja nie widzę, bo nie są nastawione na rozwijanie biznesu. Jeżeli macie jakieś relacje, to dzięki tym relacjom możecie jakoś funkcjonować czy egzystować, ale jeżeli chcecie nawiązać nowe,
to raczej online, a z online'em to jest jednak słabo, tak? I na to narzekają też Chińczycy trochę. Mówi pani o negatywach. Mogą być, nie wiem, w Chinach mogą być pozytywy w tym sensie, że to jednak też trzeba powiedzieć, że może mogą być pewne pozytywy takie, że Xi uderza w te wielkie korporacje, natomiast daje przestrzeń tym małym i średnim firmom, tak? Im stara się to ułatwiać w jakiś sposób, a to dając tam różnego rodzaju zapomogi czy ulgi podatkowe, a uderza w te największe firmy, te koncerny, tak? I to wściekle uderza, takiego Jacka Ma, że tam nawet ukarają ich kilkumiliardowymi mandatami. Ale dla tych małych, średnich firm ta polityka jest łagodniejsza. No ale czy dla nas jako obcokrajowców to ma jakąś zaletę? Nie wiem. No na razie Chiny są nastawione na bezpieczeństwo, chcą przeczekać te kryzysy i będą, wydaje mi się, otwierać się w sposób bardzo powolny i selektywny. Może nie tak jak Korea Północna, no może nie staną się Koreą Północną, ale to już jest, tak jak mówię, no zupełnie inny kraj niż w czasach tej ery Deng Xiaopinga, która już się skończyła. Czy bezpowrotnie, to się okaże, a przynajmniej na jakiś czas. I teraz jeszcze powiem Państwu, może nie wiem, czy to jest dobre podsumowanie, że właśnie jestem szczęściarzem. Że jestem szczęściarzem, bo i opisałem to w tej książce, bo jak ja jeździłem po Chinach, czy ten okres, na który ja trafiłem, to można było swobodnie sobie po Chinach jeździć. Więc ja się nauczyłem języka, znaczy trochę, no nie, mogłem się nauczyć lepiej oczywiście, ale i po prostu sobie po Chinach jeździłem, rozmawiałem sobie z prostymi ludźmi, często mówiąc, nawet nie mówiącymi dobrze po chińsku, tylko mówiącymi jakimiś tam dialektami, ale często się dogadywaliśmy. I to było, no to był świetny czas. A wy do tych Chin teraz nawet nie możecie wjechać, tak? Więc to jest w ogóle totalna abstrakcja, żeby wziąć plecak i tam teraz pojechać. I nie wiem, kiedy to będzie możliwe. Wszyscy myśleli, że może w czerwcu tego roku, potem, że po 20. kongresie partii, to nadal nie jest możliwe. I nie wiem, jak to będzie, czy w ogóle będzie coś takiego możliwe, że sobie ktoś przyjedzie z plecakiem i sobie pojeździ po Chinach, tak jak to było kiedyś, a ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, bo ten czas wykorzystałem i zjeździłem ten Chiny kraj, kontynent. Byłem od Syberii po Hainan, po rubieża zachodnie, Tybet, Xinjiang, prowincję Gansu, Mongolię wewnętrzną, Shaanxi, Anhui, no praktycznie byłem wszędzie w Chinach, tak? I wtedy można było się swobodnie poruszać i swobodnie rozmawiać jakby z ludźmi. Acz kiedy to będzie z powrotem, kiedy to znowu będzie możliwe, to trudno powiedzieć, tak? Na razie Chiny są zamknięte i to bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą, tak? Więc polecam, ale Azję Wschodnią polecam. No nie wiem, Korea jest teraz na topie, więc tam można swobodnie latać i swobodnie podróżować. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że no może nie wszystkie, ale większość nurtujących Państwa kwestii zostało wyjaśnionych. Chciałbym wobec tego jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszemu ekspertowi, panu Radosławowi Pefelowi. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i poświęcony czas. Bardzo dziękujemy. No ja również bardzo dziękuję. To dla mnie była wielka przyjemność spotkać się z Wami, dlatego że i tu też podziękowania dla profesora Aleksandry Jaskulskiej. Ja egzystuję w jakichś takich swoich bańkach, więc spotkanie z Wami no zawsze jest dla mnie czymś takim ożywczym, kontaktem, Wasze pytania, rozmowa z Wami, zobaczenie, co Was interesuje, no to jest zawsze bardzo ciekawe. Jeżeli nie jesteście zanudzeni tym 90-minutowym spotkaniem, no to polecam Wam zarówno książkę, którą Wam wyślę na uniwersytet, właśnie ta książka Biznes w Chinach, którą tutaj pokazuję, a również jestem aktywny w mediach społecznościowych, czy to na Twitterze, czy na YouTubie. Jeżeli Was to nie znudziło, no to zapraszam. I liczę, że to nie było nasze ostatnie spotkanie. Pragnę również dołączyć się do podziękowań dla pani doktor Aleksandry Jaskulskiej, naszej opiekunki Koła Państwa Szeroko-Cyficznego. Bardzo dziękujemy za pomoc w kwestiach organizacyjnych, a przede wszystkim dziękuję bardzo Państwu za obecność i aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych inicjatywach organizowanych przez Koło Państwa Szeroko-Cyficznego. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.